Lewiatan, czyli morski potwór, a w szatanizmie jeden z czterech koronnych książąt piekieł. W 51. odsłonie DDA wspólnie z Sylwią zapraszają na recenzję sosu od Dzikiego Billa Lewiatan. Serdecznie zapraszamy. Muszę ci, Sylwio, powiedzieć, że w zasadzie pierwszy raz spotykam się z sosem, który jest tak naprawdę dedykowany do potraw słodkich, takich jak ciasta i desery. Zresztą ten sos mieli już okazję testować zarówno Crazy Home Production na naleśnikach, jak i Czerwony Pingwin na cieście. My również wybierzemy słodki nośnik, którym będzie pączuś. Nadziany miłością. Nasze nośniki są już na stole, ale warto tutaj wspomnieć, że owszem, sos jest dedykowany przede wszystkim dla produktów słodkich, jednak sam w sobie jest również mega słodki, dlatego że na 100 gram produktu posiada aż 36,1 grama cukrów, czyli prawie 1/3 tej butelki to jest sam cukier. Wow, kokosy. Czuję z daleka. Kokos, taki mleczny kokos i wszechobecne kakao. To jest przede wszystkim syrop kokosowy. No tak, tak, jest syrop kokosowy, ale tak. Bardzo uderza i te wspaniałe nuty czekoladowe, kakaowe. Bajeczka. No. Typowa czekolada, tutaj czuję. Gdzieś tam wyczuwam pikantność. Ja nie. No, faktycznie, takie połączenie wiśni z kokosem. No ale tutaj wydaje mi się, że kakao gra główne skrzypce. Tak jest bardzo przewijające, tak. Ale... Tak, jest wyczuwalne, choć tak jak mówię, dla mnie w pierwszej kolejności ten kokosowy syrop, później kakao. U ciebie kakao i reszta. I wiśnie. I wiśnie. Okej. Okay. Nasz lewiatan znajduje się na łyżeczce w konsystencji jakby stopiona czekolada. Tak. Barwa również czekoladowa. I cały czas wyczuwalny ten wspaniały aromat kokosa i czekolady. Kładziemy go na nasz nośnik, który trzeba się rozpłowić. Pączek nadziany miłością, czyli jagodą. Nasz lewiatanek znajduje się już na naszych pączkowych nośnikach. Skoro jest już na naszym nośniku, to w takim razie ląduje w naszych paszczach. Smacznego. Smacznego. Ja na razie nic nie wyczuwam. Ja podobnie. Może dlatego, że słodycz tego pączka po prostu przekrywa ten sos. O, zaczynam czuć lekkie pieczenie na języku. Ja też, aczkolwiek... No faktycznie. Tak, tylko że fajnie, bo tak w sumie tylko gdzieś tam początek języka, gdzieś tak delikatnie na gardle, ale bardzo delikatnie. Tak. Jak na 6 półmyków, to naprawdę niewiele. Powiem ci, że w sumie ilość tego sosu, którą wydozowaliśmy, to jest odpowiada wielkości tego nadzienia jagodowego. Powiem ci, że gdyby ktoś dał mi takiego pączka tylko nadzianego tym sosem, nie wiem, czy bym wyczuł jakąś różnicę. Ja też mam z tym problem. Gdzieś tam czuję pikantność. Ale to taka jest taka bardzo gdzieś pikantność taka... Pikantność pieprzu, nie? No, pikantność pieprzu. Może sprawdzimy na teście z łyżeczki, wtedy ocenimy, bo... Póki co, być może tutaj przeważa bardziej słodkość tej pączka i dlatego ten sos jest taki słabo wyczuwalny. Dlatego w sumie nie ma co przechodzić, jakiś robić pauz. W sumie będzie można od razu go sprawdzić z łyżeczki, bo sam jestem zaskoczony, że w skali ostrości 10-stopniowej skali ostrości, którą Dziki Billy tutaj w swoim sosie zastosował i generalnie stosuje w swoich sosach, tu jest skala 6, ale dla nas prawie w ogóle niewyczuwalna, znaczy wyczuwalna, ale taka bardzo delikatna.
Taka... Ja bym powiedziała, że może 1-2 ostrości. Taka mgiełka ostrości, tak byśmy to mogli określić. Dlatego przechodzimy od razu do testu z łyżeczki. Ale bardzo podoba mi się jego konsystencja. Świetnie się go dozuje. Wygląda jak płynna czekolada. Tak, wygląda jak płynna czekolada. Jak fondue z czekolady. W sumie można by było nawet psikusa takiego zrobić, takie czekoladowe fondue. Tak. Ale ostrościowe. No, może ktoś by się zdziwił. No dobra, Sylwio. Życzę ci smacznego. Sądząc po tym, jak on pachnie, myślę, że w zapachu taki sam będzie. No i zaraz przekonamy się. Obawiam się, że będzie dużo ostrzejsze z łyżeczki. Także trochę się boję. Tak. Zobaczymy. Zobaczymy. No to smacznego. O ja, jaki pyszny. Wyczuwam papryki. Tak, z łyżeczki jest wyczuwalny. Tak. No, wjazd na gardło. Ale mi na język. Tak. Moje odczucia, powiem ci tak. Kwasowość wiśni, one mi od razu uderzyły. A później wszechobecna nuta tego kakao. Natomiast tak jak pączek przykrył jego ostrość, tak tutaj jest ona już wyczuwalna. Tak. I to rzeczywiście, rzeczywiście jest wyczuwalna i to dosyć mocno wyczuwalna. Ona nie jest jeszcze jakaś szczególnie dotkliwa, szczególnie bolesna, ale jest. Jest. Choć powiem ci, że on sam w sobie jest tak dobry i smaczny, że można by było go jeść z łyżeczki. Może nie w takich dużych ilościach, ale mimo wszystko można by było go zjeść z łyżeczki. Super sos, naprawdę bardzo smaczny. Ja dla mnie trochę tnie ten język, gardło. Także ja nie chciałabym go jeść z łyżeczki, ale myślę, że jest ok. Tutaj właśnie jest bardzo słodki. Kwasowość jest niewyczuwalna i są przede wszystkim te papryki, także słodko, pikantna ostrość jest. A u mnie natomiast kwasowość wiśni. Ja to wyczułem i później wszechobecne kakao, natomiast papryki pięknie przykryte tym kakaowym pudrem. W twoim odczuciu jest tak, jak mówiłaś, tak więc no to fajnie, bo każdy z nas inaczej to odczuwa i... Tak. I dobrze. Smaki po-covidowe i bez-covidowe. Tak, dwa smaki. Tak, i przed-covidowe, tak to można określić. Ale fajnie, super. Myślę, że tak, możemy Lewiatana z Dzikiego Billa bardzo mocno polecić. Myślę, że byłby spoko do brownie, lodów. Tak, i tak. Więc jeżeli lubicie słodkie i lubicie ostrości, to jak najbardziej Lewiatan z Dzikiego Billa jest godny polecenia. I tak jak zachwycali się z nimi chłopacy z CHP, i tak jak w sumie zachwycił się z nim Czerwony Pingwin, który daleki jest od chwalenia sosów słodkich, tak muszę przyznać, że domowe degustacje Anioła wspólnie z Sylwią ten sos polecają i każdy, kto ceni sobie ostrość oraz słodkość, powinien go mieć w swojej spiżarni. A te krople potu, które pojawiły się na moim czole, dają znać, że ten sos rzeczywiście jest już sosem wyczuwalnym i odczuwalnym dla organizmu. Więc myślę, że dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z ostrością, byłby już pewnym wyzwaniem. Na pewno. Na pewno. Dzięki za uwagę. To był 51. odcinek na kanale Domowe Degustacje Anioła, w którym wspólnie z Sylwią zrecenzowaliśmy Lewiatana sos od Dzikiego Billa. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków na kanale Domowe Degustacje Anioła. See ya! Lewiatan, czyli morski potwór, a w szale. Brzuch mi pęknie. Przepraszam jeszcze raz. Okay. To nie było złe. No, tak? Dobra. To możemy zostawić. No bo tam było, że się zaczęłeś śmiać.
No i kolejny. Pokaż to. Tak, wiem, na raz, dwa, trzy, cztery, Cheeky Bill. Sześć na dziesięć, tak. Cheeky Bill. Mhm. Cheeky Bill. Okej. Okay.